Ten Jerzyniew w kamaszach. Odcinek 34. Mimo utopienia się powozu Sarny, to wojny jednak nie przerwano. I taki techniczny czołg z żelaznymi sznurkami na pace brał się za wyciąganie maszyny Sarny. Niestety, nie było nam dane oglądać tego całego technicznego zabiegu, gdyż ponoć wróg szykował się już do ataku, a my musieliśmy przejrzeć jego zamiary. Późną nocą do naszych stanowisk dotarł jednak Sarna z płetwą. Jego taksówka, co dziwne, ale była już na chodzie. A co się stało, że ona utonęła? Ho, ho, ho! Przekonaliśmy się wtedy, jak ważnymi na wojnie to mogą być korki. Nie takie do grania w piłkę, tylko takie do korkowania. No prawie tak samo są one ważne, jak te korki na flaszkach z gorzałą w sklepie DS-u. Okazało się bowiem, że przyczyną utonięcia Lecha maszyny były właśnie korki, albowiem w tej ruskiej maszynie w podłodze było kilka dziur zatykanych właśnie korkami. Z tą tylko różnicą, że nie były to korki jak na flaszkach, tylko takie żelazne korki i to kurwa z ruskim gwintem. W zamysłach inżynierów wojennych naszej bratniej armii takowe korki miały służyć do ewentualnego spuszczania wody po takim właśnie pokonywaniu przeszkody wodnej, gdyby maszyneria trochę wody nabrała, a pompa nie mogła jej do końca wydmuchać na zewnątrz. Cały szkopuł był w tym, że te korki były poumieszczane w różnych najniżej położonych, no i mało dostępnych miejscach. Podczas obsługi technicznej jeszcze w jednostce odkręcało się te korki, myło wszystko w środku, aby taksówka w środku była czysta. Po wypucowaniu wszyscy jednak te korki z powrotem zakręcali, z wyjątkiem jednak Lecha. Sarna bowiem, aby gdzieś mu się te korki nie pogubiły, czy nie walały po podłodze, to schował je do któregoś z magazynków tych naszych armat w wieży. No i zapomniał o nich. A i nawet gdyby co, to za cholery nie wiedział, w którym one są właśnie magazynku. No i jak wjebali się z płetwą w to bajoro, to z podłogi wybiło naraz a kilkanaście kurwa gejzerów wody. No i co mieli robić, jak nie spierdalać z tego żelastwa? Po okopaniu się na stanowiskach dojechał do nas Itłuk. No i razem z płetwą ponownie zaczęli Lecha jebać i to na konkretnie. Lechu się tłumaczył, że on to w ogóle, ale na kierowcę, a tym bardziej takiego powozu, to się nie nadaje. I o tym mówił już na szkółce. W traktorze to wszystko było proste. Po pierwsze, to on tam wszystko dookoła siebie widział, a tu siedzi jak w trumnie i tylko przez jakieś szpary w ścianach każą mu patrzeć, bo i nawet okna kazali mu tymi żelaznymi okiennicami zakryć. A nawet gdyby, to i przez te otwarte okna w tej skorupie, to on gówno widzi w przeciwieństwie do traktora, w którym to nawet widział, czy przednim kołem w gówno na drodze trafi, czy nie trafi. A tu oczy mu się męczą okropnie, a poza tym to każą mu szybko jeździć i tyle było tłumaczenia Lecha. Tłuk zapowiedział, że sprawą zajmie się ponownie po powrocie do jednostki i co jak co, to on Sarnę osobiście jeździć nauczy. Płetwa tylko głową kiwał, że i on popiera pomysł i stanowisko Tłuka. A Piasek z Łukaszem chichotali skubańce pod nosem, tym bardziej, że Łukasz głośno wyraził swoją aprobatę wobec zamiarów Tłuka słowami. Oto to to, tak, 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 oto to, tak należy uczynić. Tłuk z płetwą spojrzeli jednocześnie na Łukasza i chyba gdyby nie obecność wojaków, no to chętnie by mu odpowiedzieli, aby stulił ryja i nie robił sobie z nich jaj. No ale nie wypadało przy wojsku. No nie wypadało. W nocy nasze czołgisty popierdalali po tych wyrtepach jak jakieś poparzone. W to i nazad, w lewo, w prawo. Czyli walczyli z tymi barbarzyńcami, czy innymi tam kurwa hunami, no bo się ostro bronili przed tych ich atakiem. Aby gdzieś tak dobrze po północy zagrzebać się w tych swoich dziurach w ziemi i czekać na sygnał do ataku. Przed wschodem słońca my znowu rozpoznawać tych łobuzów nieprzyjaciół i po rozpoznaniu całe dostępne żelastwo ponownie ruszyło do ataku. A my z nimi, jak zwykle, tyle że na przedzie. No i jak już było na zimowej wojnie, tak i teraz trzeba było czasami ostro spierdalać, bo pancerne to ostrego szwungu kurwa dostali. Kurz jak sto skurwysynów, świata nie widać, a do tego stawiano jeszcze zasłony dymne. No i wojenna rozpierducha to na całego.
Zapierdalało to wszystko po tych polach jak eskimosy kajakami na wybory mis mokrego podkoszulka w pierwszy dzień lata na biegunie. No i jednak nasza armia to militarne pierdolnięcie w zasobach technicznych i ludzkich posiadała należyte, bo jak podczas zimowego poligonu, tak i teraz jeńców, a i rannych to się nie widziało. Znaczy się, rozjebaliśmy na jeźdźce do ostatniego. Co się zdziebko nie zgadzało z militarnymi wspomnieniami dziadka Szczepana, który twierdził, że na wojnie, po każdej nawet najmniejszej napierdalance, jeńcy to zawsze byli, a i rannych furmankami targano do jakichś tam doktorów czy innych kurwa łapidów. Co ciekawe, na podsumowaniu zajęć to tak tłuk wykombinował, że ta utopiona skorupa sarny no to została przez nieprzyjaciela trafiona podczas przeprawy wodnej i ponoć to było nawet w planach. Tak skurwiel z tego wybrnął. Miał skubaniec na czym tą militarną czapkę nosić. Kto wie, może i nawet w niej na głowie to liżonkę w chałupie pukał. Janek stwierdził, że nie ma bata, ale brakowało tylko w tym całym wojennym komunikacie słów, że Lecha to zatopił torpedą niemiecki U-Boot, czyli taka żelazna łódź podwodna, a przyczajona gdzieś na dnie tego właśnie tam kurwa bajora. Co jak co, no wersja tłuka o rzekomym ataku na Lecha w furmankę uznana została za akcję zamierzoną i przeprowadzoną należycie. No i nawet saperzy zostali pochwaleni za wzorcowe wyciągnięcie w warunkach bojowych. Tak kurwa można było to wszystko zamotać. Tak można było. Łukasz jak to Łukasz. No to musiał skomentować to oświadczenie i zrobił to komentując Piaskowi, że no tylko patrzeć jak płetwa to jakiś medal od samego admirała dostanie za te całe jego morskie bohaterstwo. Płetwa tylko burknął coś w stronę Łukasza, co niezbicie świadczyło, że na pieńku między nimi to już jest na ostro. Pułk może i dzięki tej dzielności płetwy i całej jego załogi oceniony został na bardzo dobrze. Takie kurwa jaja. Powrót do obozu, dzień luziku i następne przygotowania tego całego dobytku i żelastwa do powrotu. Nazajutrz ponownie na bocznicę kolejową, no i do chałupy, czyli do koszar. Jak poprzednio, tak i teraz, 2 tygodnie w parku maszyn i obsługa tego naszego transportowego ekwipunku. Młode pucowali żelastwo, a stare leżeli do góry jajami, opalając się na słoneczku, jarając fajki i pierdoląc wszystko dookoła. Dla urozmaicenia sobie nudy, ścigając kociarstwo i wymyślając kolejne pojebane czynności. No cóż, mieli niecałe 2 miesiące do cywila, to i olewali już komisyjnie wszystko. Jednak, no tak się nie przypierdalali do młodych, jak ich poprzednicy swali po zimowym poligonie. No czuli chyba już dobrze skurwielce, że coś się kroi. No czuli. No i w błędzie nie byli. Plany odegrania się za ich skurwysyństwo wobec nas były już dawno opracowane. Zostawało bowiem tylko dopracowanie szczegółów, aby wszystko w odpowiednim czasie grało i buczało. Nie doceniali kociarstwa, nie doceniali. Można było ich zrozumieć, że młody ma mieć przejebane, aby swoje miejsce w szeregu znać, ale niektórzy z nich no to dostawali totalnego pierdolca i byli wręcz odczłowieczeni w traktowaniu innych. Po prawie rocznym współistnieniu wszystko bowiem wskazywało, iż w cywilu ci najbardziej jebnięci to byli gnojami niewiele mającymi do powiedzenia, czy wręcz kopanymi w dupę za wszystko przez wszystkich. Takiego niby to cwaniaka można było w cywilu jedną dziurą w nosie wyciągnąć, a drugą tylko wysmarkać. A tu w armii jebnęło pod deklem i takowi próbowali stawać się wielkimi w ich mniemaniu wirażkami, aby po powrocie do cywila podobnie być kopanym przez wszystkich w dupę. Od takie to kurwa ludzkie charaktery bywają. Dasz namiastkę władzy kutasowi, to momentalnie urasta do roli wszechwładcy. Niektórzy z nich, dostrzegając kres ich władzy, próbowali nawet w pewien sposób łagodzić opinię, jaką o nich mamy. Ba, nawet czując, że przydzieli, zarządzili swego rodzaju odprawę dla nas, gdzie stwierdzili, iż no może czasami przydzieli, może coś nie tak, różnie w życiu bywa i tak dalej, ale ich wywody przerwał Mirek słowami. Zarówno on, jak i my wszyscy, to robimy sobie kurwa wielką nieprzyzwoitość, słuchając takiego pierdolenia. No i dziadki spuścili z wentyla. I to już na konkretnie.